Potęga i moc! Potęga i moc! Potęga i moc! Taki jest. Taki jest Bóg. To jest moc. Cieszę się bardzo, że poznałam Go jako Boga mocy. Może Państwo słyszycie pierwszy raz takie uwielbienie, czy taki styl wychwalania Boga, ale to jest zupełnie normalne w niebie. Skąd to wiem? Bo czytam Biblię. I tam jest bardzo głośno, jest naprawdę głośno. Bardzo krótko, wysłuchajcie mnie Państwo przez parę minut. Wierzę, że to jest ważne, ponieważ to zmieniło też moje życie. Ja już to kiedyś mówiłam, ponieważ głosimy Ewangelię na ulicach, może Państwo zapytają po co, ale po to właśnie, bo robił to samo Jezus. On wychodził z synagog, on spotykał się z ludźmi twarzą w twarz. Zawsze to robił. I kiedyś miałam bardzo fajny sen. Kiedy zobaczyłam, po lewej stronie, znalazłam się na bardzo szerokim polu, po lewej stronie stali ludzie, przypominało to ławki kościelne, najróżniejszych wyznań. Widziałam wszystkie możliwe wyznania, wszystkie możliwe religie. Ludzie, którzy... Niektórzy się cieli, niektórzy odprawiali jakieś rytuały. Każdy z tych ludzi szukał Boga i każdy chciał dotrzeć do tego miejsca, które się nazywa niebo. A po tej prawej mojej stronie była wąska droga. Droga, ona nie była szeroka, ona była wąska. I stanęłam po środku tej całej sytuacji, zastanawiałam się, jeżeli ci ludzie szukają Boga, to jest droga. Dlaczego nie wstaną po prostu na nogi i nie pójdą tą drogą? Ja powiedziałam i zdecydowałam, ja pójdę tą drogą. Dlatego, że ich wysiłki spełzły na niczym. Nie posuwali się ani o krok dalej. Wie, wejdę na ścieżkę. Jest droga. Jest droga. Dlaczego oni tej drogi nie widzą? Jest droga. Weszłam na tą drogę i szłam. I dotarłam do miejsca w tym śnie, gdzie był napis: witamy w Królestwie Bożym. Przechodziłam, zastanawiałam się, jak przejdę granicę. Nie mam paszportu, nie mam niczego. Przechodząc, zobaczyłam bardzo postawnych, przystojnych celników i nie wiedziałam, co się będzie działo, ale przechodząc, oni mi tylko zasalutowali i nic ode mnie nie chcieli. I ja przeszłam do tego miejsca i przeszłam przez to miejsce. Może na Państwo nie zrobię wrażenia moim świadectwem. Nie wyprowadził mnie Bóg z narkotyków. Nie byłam prostytutką. Nie siedziałam na ulicy. Wiodłam, powiedzmy, przeciętne życie, dobre życie. Jako katoliczka byłam na wszystkich możliwych imprezach religijnych, nawet 4 razy na pielgrzymce. W związku z tym to nic nie zmieniało w moim życiu. Naprawdę nic nie zmieniało w moim życiu. I kiedyś zastanawiałam się, dlaczego. Tyle rzeczy wykonuję. Tyle rzeczy już zrobiłam. Dlaczego nie mam pewności zbawienia? Dlaczego nie mam pewności zbawienia? I wtedy przyszedł ten sen, o którym Państwu teraz opowiadam. I on zmienił całkowicie moje życie, bo w tym śnie usłyszałam głos. Będziesz innym pokazywać, że jest droga. Nie rytuały, nie religia i nie teologia zaprowadzą Cię do miejsca zwanego niebem. Nie zaprowadzą Cię one do relacji z żywym Bogiem. Jest droga i prawda i życie. I ona się nazywa Jezus. Ona się nazywa Jezus. To jest imię ponad wszelkie imię. To jest imię. To jest potężne imię. Imię ponad wszelkie imię. I jedynie On jest Bogiem. Jedynie On jest prawdą. Jedynie On jest drogą i jest życiem. I widziałam, wyszłam z mojego religijnego myślenia. I weszłam w coś, co się nazywa funkcjonowanie w mocy. Dlatego dzisiaj śpiewaliśmy o Bogu, który jest mocą. O Bogu, który jest mocą. Ja poznałam Boga, który jest mocą. Znałam Go bardzo dobrze jako religijną postać, której od czasu do czasu oddawałam hołd. Ochłapy w niedzielę i zagłuszanie sumienia. Okej, to jest Twoje. Reszta należy do mnie. Moje jest życie. I przyszło podsumowanie mojego stylu. Przyszedł strach, niepewność, co dalej. Smutek, z którym sobie nie mogłam poradzić. I Bóg przyszedł i odpowiedział, bo naprawdę szczerze wołałam o prawdę w moim życiu. I musiałam zrezygnować ze swoich koncepcji. Musiałam odłożyć
to, co mnie kształtowało przez parędziesiąt lat, odłożyć i powiedzieć, teraz Ty zajmij się moim życiem. Poddaję się Tobie i oddaję Ci całkowicie. Oddaję Tobie swoje życie. Wszystkie te moje koncepcje wyrzucam do śmietnika. Napełni mnie na nowo swoją prawdą. I zaczęłam czytać Słowo Boże. To nie jest zwykła książka. Tam jest Słowo, które darzy życiem. I ja uwierzyłam, że On jest prawdą, drogą i życiem. I wiecie co? I zaczęłam widzieć w swoim życiu to, co widzieli w Dziejach Apostolskich. Halleluja. Bóg powiedział, kładź ręce na chorych, będą uzdrowieni. Widziałam to. Widziałam to, jak choroby odchodzą. Z moimi przyjaciółmi wyganiamy demony, halleluja, i one odchodzą, i one odchodzą. To jest realność, to jest moc konkretna, bo Bóg jest mocą, nie jest religią, nie jest czyimś wyobrażeniem, jest mocą. Nie schowamy Go do szuflady, jest mocą i tą moc chcę dzisiaj uwolnić dla Twojego i dla mojego życia. Możesz zawołać do Niego, niezależnie od tego, jak trudna jest sytuacja. Widzieliśmy ludzi uwalnianych z depresji. Widzieliśmy, jak demony depresji wychodzą z ludzi. Halleluja! Widzieliśmy to. Widzieliśmy, jak duchy śmierci wychodzą. Widzieliśmy, jak choroba ich opuszcza. Widzieliśmy wolność. Widzieliśmy wolność w Chrystusie. I to jest Jego moc. To nie jest ludzka moc. To jest Jego moc. My nie jesteśmy uzdrowicielami. Jest jeden lekarz. Jest jeden uzdrowiciel. I jeden Bóg, który uwalnia. Dzisiaj tak samo. Możesz zawołać do Niego, uwolnij mnie od rzeczy, które mnie gnębią. Te więzy zostaną zerwane. Wypróbuj Go. Wypróbuj Go tak jak ja. Wypróbuj Go. On ma naprawdę moc. Nie obrazi się na Ciebie. Wypróbuj Go i powiedz, wejdź do mojego życia, jeżeli jesteś. Jeżeli istniejesz, to pokaż, że jesteś Bogiem, który ma wszelką moc. Bo On ma wszelką moc. Żaden nauk, żaden demon, który Cię gnębi, nie jest większy od Niego. Bo On złamał moc choroby, złamał moc śmierci. Każdego wymiaru śmierci. Smutku, depresji, choroby, wszystko to wziął na siebie. I kiedy będziesz czytać Biblię, zobacz, co się działo 2000 lat temu na krzyżu, gdzie w Nim i na Nim była wszelka choroba, różnego rodzaju raka. Dzisiaj to jest plaga, ale dzisiaj Bóg ma wyjście, rozwiązanie. W Jego ranach możesz być uleczony. Nie musisz się bać przed śmiercią. Nie musisz się niczego w życiu bać. To jest zmiana, która przychodzi. Kiedy na serio poddasz się Bogu, to jest zmiana, która przychodzi, bo On przychodzi i czyści życie, i porządkuje życie. To jest realna moc. Cieszę się, że poznałam Boga mocy, bo ja widzę różnicę. Ja widzę różnicę. Ja widzę różnicę tak jak wtedy Izrael, kiedy On przyszedł na ziemię. Widzieli różnicę, jak głoszą uczeni w Piśmie, a jak głosi On, który ma władzę. Halleluja! I to była różnica, bo temu towarzyszyły znaki, cuda i uzdrowienia. On ma realną moc. I na sam koniec powiem Wam świadectwo uzdrowienia. Bardzo potężne dla mnie. Miałam wrzody żołądka takie, że już kwalifikowałam się do operacji. I w pewnym momencie jadąc w Warszawie ulicą Jana Pawła, pamiętam jak dzisiaj, stanęłam na przystanku, ponieważ dostałam tak potężnych bólów, że nie byłam w stanie już stać. Kucnęłam sobie i wiedziałam, że to jest ten moment. Albo będzie już, zabierze mnie pogotowie, albo coś się stanie. I słyszałam, jak ktoś głosił kiedyś, to było 20 lat temu, powiedział mi, że Jezus uzdrawia. Ja tam na tym przystanku, skulona, powiedziałam, jeżeli jesteś, jeżeli uzdrawiasz, jeżeli rzeczywiście to jest prawda, to uzdrów mnie teraz. W ciągu paru sekund nagle poczułam, jakby dotyk takiej dużej, męskiej, ciepłej ręki albo delikatnie ciepłego żelazka. Nie umiem tego inaczej wyjaśnić. Ciepło, które rozlało się w moim żołądku. Nie minęło 5 sekund, 6 może. I ból całkowicie odszedł. I ja nie wiedziałam, co się stało. Czy mi wrzody popękały i już nie czuję bólu? Czy też stało się coś,
co już przekracza moje myślenie. I dzisiaj mogę wam zaświadczyć, że w tym momencie, na tym przystanku ja zostałam uzdrowiona. Całkowicie uzdrowiona. Zniknęły mi wszystkie wrzody w 6 sekund. Zniknęły mi wszystkie wrzody w 6 sekund. Wszystkie wrzody w 6 sekund. Zostałam uzdrowiona. Bóg nie potrzebuje świątyni, żeby cię uzdrowić. Nie potrzebuje rytuałów, żeby cię uzdrowić. Po prostu zawołaj do Niego. Zawołaj dzisiaj. Nie odkładaj tej decyzji, bo ty nie wiesz, co się jutro wydarzy. Zobaczcie, co się dzieje na świecie. Nie wiesz, co się jutro wydarzy. Oddaj Mu swoje życie. Będziesz mieć pewność zbawienia. Stoję przed wami z dużą odwagą i mówię, mam pewność zbawienia. Mam pewność zbawienia. Mam pewność zbawienia. Skąd ją mam? Dlatego, że uwierzyłam słowu, które On powiedział. Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu uwierzysz, że Bóg wzbudził Go dla twojego zbawienia, jesteś zbawiony, kropka. Jesteś zbawiony, kropka. Jesteś zbawiony, kropka. To jest duża Boża kropka. Jesteś zbawiony na wieki i nikt ci tego już nie odbierze. Nikt ci tego nie odbierze. Jeżeli wyznasz Go Panem i Zbawicielem, Bóg przystawi dużą kropkę. Halleluja. I nikt nie będzie w stanie podważyć tego ze względu na to, że to jest Słowo Boga. To jest Słowo Boga, nie człowieka, ale Słowo Boga. Uwierz i żyj. Uwierz i bądź zdrów. Uwierz i bądź wolny. Uwierz, uwierz. Halleluja. Uwierz w Jego imię. Amen. Amen.